Prezydent Inowrocławia odpiera zarzuty o wywieranie nacisku na niewygodną urzędniczkę. Przez to rozumiem wymyślona teoria pani Śliwińskiej w pana ocenie. Nie wiem, czy wymyślona. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Nie ma za co, zawsze lubię rozmowę, a wróci na żywo, więc żałuję jedynie, że ta rozmowa nie jest na żywo. Ocena tak jak Państwo prowadziliście dzisiaj od rana z niektórymi moimi oponentami. Tu nie było oporów przed transmisją na żywo na całą Polskę, a mnie nagrywali. Nie mam pewności, czy wymówujecie całość moich wypowiedzi. Bardzo się cieszę, że tak było. Ja mam pytanie, dlaczego może nie chcecie podróżować do tego poprzedniego, to nieprawda na proces miasta, ponieważ stwierdził Pan, że jesteśmy bardzo zgodni. Zaprosiliśmy na odpowiedź Pani Dyrektor Siedlińskiej, a nie postaraliśmy się o Pana odpowiedź dopiero przed sesją. Panie Prezydencie, byłem u Pana obecnie o godzinie 11 w sekretariacie. Chciałem się z Panem skontaktować, ale powiedziała mi, że jest Pan chwytł do 14:30, nie ma czasu Pana złapać dopiero na sesji. Należy powiedzieć rzetelne, proszę do Pani Rzecznik. To nie ma. Nagraliśmy Panią Rzecznik i wielokrotnie była emitowana nas na antenie. Więc to, co Pan powiedział, jest nieprawda. Teraz co powiedziałem jest prawdą, ponieważ... Przepraszam, Pan pozwoli, nie przerywałem Panu. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. To jest nieprawdą, ponieważ najpierw wypracowaliście wypowiedzi krytyczne, jeżeli więc nieprawdziwe na mój temat, na temat moich działań, a potem przyszliście do mnie pytając o zdanie. Prowadziliście transmisję bezpośrednią, przynajmniej godzinę lub 2 godziny wcześniej, stojąc pod budynkiem Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu, pod ratuszem, nie zwracając się do mnie. Czyli najpierw kierujecie jakieś uwagi, pretensje z oponentów, na żywo emitujecie ten materiał, potem przychodzicie do mnie, pytając o wyjaśnienie. I według mnie to nie tak powinno wyglądać rzetelne dziennikarstwo przez rzetelną telewizję państwową realizowane. I to jest różnica między nami, szanowni panie. Prosiliśmy, Panie Prezydencie, niezwłocznie rano o godzinie 11 do Pana, byliśmy tutaj po godzinie 10, więc trudno... Nadawaliście... 10:30 byliśmy pod ratuszem, a 11 o Panu, czy to jest pół godziny różnicy? Nadawaliście już wcześniej. Nie, 10:30 to było pierwsze moje wyjście, Panie Prezydencie. No to ja byłem do dyspozycji. Nie było Pan do dyspozycji. O 10:30 byłem do dyspozycji. O 11 już Pana nie było do dyspozycji. Byłem o 10:30 do dyspozycji. O 10:30 byłem do dyspozycji. Czyli tak zawsze można powiedzieć. Teraz przed moim przyjściem był Pan do dyspozycji. Dobrze. Odnieśmy się więc do zarzutów Pani Dyrektor Siedlińskiej, która postanowiła się podzielić z nami swoją wiedzą na naszej antenie. Czy Pan kiedykolwiek rozmawiał z Panią Siedlińską i sugerował jej, że powinna ustąpić ze swojego stanowiska, zrezygnować z kierowania na Kujawskim Centrum Kultury? To będzie przedmiotem, ja myślę, jakichś działań prowadzonych oceny prawnej. Nie wiem, co pani Śliwińska mogła mieć na względzie, odbierając rzekomo moje słowa. Bo ja nie wiem, czy tu chodzi o moje słowa, czy jakiegoś pośrednika, jak ona to określa, czy jakiejś innej osoby. Ale sama pan widzi, że ja nie wiem, o co chodzi. Nie mam pojęcia. Ja nie przypominam sobie. Ma Pani kilka dni na to, żeby zdecydować, czy chce Pani kierować KCK. Takie sformułowanie padło ze strony Pani Dyrektor. Nie było takiego spotkania. Spotkania różne były. Różne miejsca się spotykałem, natomiast... Ma Pani kilka dni na to, żeby... Na rezygnację ze stanowiska? Nie. Nigdy nie powiedziałam, aby Pani Dyrektor miała kilka dni czasu na podjęcie decyzji, czy chce kierować, czy też nie chce kierować. Nigdy takie sformułowanie nie padło z moich czasów. No dobrze, teraz ta druga sytuacja również opisana, czyli Pana bardzo bliski współpracownik, który miał pojawić się w siedzibie KCK i tam powiedzieć Pani... To słyszałem te wypowiedzi, jest mi na ten temat nie wiem. To ja dokończę, żeby Nasi widzowie wiedzieli, o czym mówię. Pani Dyrektor, dobrze by było, gdyby Pani zrezygnowała, bo jak Pani sama zrezygnuje, to jeszcze Pani będzie miała zamówienie w Kujawskim Centrum Komunikacji, a jeżeli Pani sama nie zrezygnuje, ale to nie ma Pani już czego szukać. Nic mi na ten temat nie wiadomo. To nie ma Pani już czego szukać w Centrum Kultury, ani w żadnych innych instytucjach, które w jakiś sposób są zależne od prezydenta Brejzy. Czy Pan kojarzy takie fakty? 3 razy odpowiedziałem, zanim Pan skończył. Ale Pan sam wcześniej mówił, że ja Panu dał dokończyć, to teraz proszę mi dać dokończyć. Ja skończyłem i teraz oczekuję odpowiedzi. No odpowiedziałem już Panu. 3-krotnie odpowiedziałem przed chwilą. Wymyślona teoria Pani Śliwińskiej. Nie wiem, czy wymyślona. Nic na ten temat nie wiadomo. Dlaczego chce Pan podziału? Bo tutaj pojawiają się takie sugestie i ze strony Pani Dyrektor Siedlińskiej, i ze strony Rady Sprawa i Sprawiedliwości, że z jednej strony finansowo jest to zupełnie nieopłacalne, bo będą potrzebne nowe miejsca pracy, nowi dyrektorzy, nowi księgowi, więc w pewien sposób zdublują się te stanowiska, które już funkcjonują. Z drugiej strony pojawiają się głosy, że to Centrum Kultury przecież znakomicie funkcjonuje od wielu lat i nie jest potrzebna druga instytucja, czy też podział tego centrum na dwa odrębne byty. Stanowiska się wcale nie zdublują, bo każda z tych instytucji będzie zajmowała się odrębnym zakresem spraw. Pewnej części mogą się nie dublować. Bardzo dobrze, bo na zasadzie konkurencyjności ta usługa będzie realizowana. Tam, gdzie się dublują, to cele związane z zadaniem wystawienniczym. Mamy sale wystawiennicze zarówno w jednym obiekcie, jak i w drugim. Natomiast tam to, co się nie będzie dublowało, to to, co dotyczy organizacji imprez, tym będzie zajmowała się jedna tylko instytucja, a mianowicie Regionalne Centrum Kultury. Natomiast druga instytucja będzie zajmowała się głównie organizacją sekcji zainteresowań, grup itd. Więc tu nie mówimy o dublowaniu się, tylko o bardzo wyrazistym podziale zadań, jakie mają być realizowane i o bardziej efektywnym wykorzystaniu w związku z tym i tych pracowników, bo my pracowników nie zwalniamy przecież, oni pozostają, będą dalej pracowali, i bardziej optymalnym wykorzystaniu majątku, jakim dysponujemy, czyli tych budynków, tych urządzeń, jakie się znajdują. Mało tego, mówiłem dzisiaj tutaj, że dołożymy trochę więcej zadań. Niektóre z tych zadań dzisiaj ujawniłem. Będą nowe zadania, w związku z tym instytucje muszą działać w sposób sprawny. Nie zawsze to, co jest duże, to, co jest wielkie, działa w sposób taki, aby zapewnić realizację zadań oczekiwanych przez nas, bo to ja razem z radnymi odpowiadamy przed mieszkańcami Inowrocławia za realizację takiego zadania publicznego, jak ten obszar kultury. Jeszcze są takie dwa obszary, o których chciałem porozmawiać. Pierwszy obszar to kontrola, o których mówiła pani dyrektor Siwińska, kontrola finansowa, kontrola kadry, zlecona tutaj przez Urząd Miasta właśnie w KCK. I podobno kontrole trwały kilka dni, z jednej z nich nie ma jeszcze sporządzonego protokołu, ale co ciekawe, zostało tam sporządzonych 20 kilka zastrzeżeń, na które pani dyrektor miała odpowiedzieć i do nich się ustosunkować. I czas, jaki został przewidziany na taką odpowiedź, to zaledwie kilka godzin. Jak wyliczyła pani dyrektor Śliwińska, 5 godzin. Czy to są takie standardy, jakie w Urzędzie Miasta Inowrocław funkcjonują, żeby dać dyrektorowi dużego instytutu, dużego Centrum Kultury 5 godzin na ustosunkowanie się do 20 kilku zastrzeżeń? Po pierwsze, nie 5 godzin, tylko prawie cały dzień, bo 7 godzin. Ale dyrektor, przepraszam, ale jeżeli ja pytanie, bo może pan nie sprecyzował. Ale pan nie dokończył, pan skończył pytanie, dał mi czas na odpowiedź. Kiedy ja odpowiadam, to pan mi przerywa i zaczyna mówić. To nie są standardy właśnie, które są bliskimi. No proszę, to te 5 godzin. To nie jest 5 godzin, tylko 7 godzin, ale prawie cały dzień pracy. Po pierwsze. Po drugie, gdyby pani dyrektor zgłosiła jakieś zastrzeżenia w tej sprawie, że potrzebuje więcej czasu, to sam pewnie potrzebowała więcej czasu. Co jest odpowiedź z mojej strony? Jeżeli chodzi o pozostałe pana pytania dotyczące kontroli, to proszę pana, kontrola jeszcze się nie zakończyła wnioskami pokontrolnymi, więc że za wcześnie, absolutnie, aby w tej chwili móc cokolwiek na ten temat powiedzieć. Ja nie jestem w stanie przewidzieć, jakie wnioski komisja, która kontrolowała, przedstawi tutaj, ale chętnie panu zainteresowanym przedstawimy, jeżeli w tym momencie chcieli. I się to będzie za kilka dni. Zgodnie z procedurami, jakie są stosowane w zakresie. To pani Herman mówiła, że jutro mija termin 7 dni, więc w piątek musi być ten protokół już dostępny, więc nie kilka, a jeden dzień, panie prezydencie. I ostatnie już pytanie, obiecuję. To jest pytanie dotyczące tego wydźwięku, jaki ma również dzisiejsza nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Po co na trybie pilnym jest zwoływana? I czy nie stoi za tym wszystkim, nie ma tego drugiego dna, o którym tutaj mówią często radni Prawa i Sprawiedliwości, o którym również wspomina między słowami pani dyrektor Siedlińska, to znaczy ona w charakterze świadka zeznaje w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w aferze fakturowej, która miała miejsce tutaj u pana w Urzędzie Miasta. Czy po prostu ta pani nie jest dla pana niewygodna, która ma dostęp tam do wielu dokumentów jako dyrektor tak ważnego Centrum Kultury? Czy panu nie jest po prostu na rękę, żeby się jej pozbyć? Radni PiS-u dopatrują się drugiego dna w wielu sprawach. Nie tylko w Inowrocławiu, ale w Polsce. Radni PiS-u i tego ugrupowania są znani z podobnych zachowań wszędzie praktycznie, więc to mnie nie dziwi. I myślę, że jeżeli państwo emitujecie ten materiał również innych mieszkańców, nie tylko Inowrocławia, ale i Polski. Natomiast jeżeli chodzi o panią dyrektor, to nie jest jedynym świadkiem tej sprawy. W sprawie, w której ja złożyłem jako pierwszy zawiadomienie do prokuratury. Jeżeli coś złego się dzieje, to moim zadaniem jako prezydenta miasta jest wyciągnięcie z tego wniosków i zadziałanie zgodnie z prawem. Świadków jest więcej w tej sprawie. Natomiast to, co mnie bardzo boli... i to, co mnie... ma tak ważną funkcję, panie natomiast... O, a skąd, przepraszam, a czy pan ma dostęp... Nie mam, podejrzewam. Ale proszę pozwolić, że ja zapytam teraz pana do końca, bo pan mi przerwał. Czy pan ma dostęp do akt prowadzonego postępowania w tej sprawie? Oczywiście, że nie mam. No właśnie, więc proszę w taki sposób nie insynuować, że pani dyrektor jest jedyną osobą na znaczącym stanowisku i tak bardzo istotnym świadkiem. Przynajmniej jedyną, przynajmniej jest to za wcześnie, żeby pan używał tego typu argumentu. Tu nie ma żadnego uzasadnienia. To, co mnie natomiast bardzo boli przy tej okazji, to to, że to postępowanie jest tak długo prowadzone, że minęło kilkanaście miesięcy od postawienia zarzutów, których pani dyrektor jest między innymi świadkiem, jednym z wielu świadków, a sprawa nie została do tej pory skierowana do sądu. Do sądu po to, abym ja mógł od osób, którym udowodni się winę, którzy ukradli pieniądze, żebym mógł od tych osób odzyskać pieniądze do budżetu miasta, jakie należą się mieszkańcom Inowrocławia. Ja nie mogę żadnej czynności wykonać, aby zrealizować obietnicę, jaką składałem mieszkańcom Inowrocławia, że te ukradzione pieniądze powrócą do budżetu miasta. Są podejrzane i są akty oskarżenia postawione. Mają zarzuty, przepraszam, mają zarzuty postawione przez prokuraturę. Dlaczego tyle czasu upłynęło, bo kilkanaście miesięcy, rok mija od postawionych zarzutów pierwszym osobom, ta sprawa jeszcze nie trafiła do sądu? Tego naprawdę nie wiem. Mieliśmy inną sytuacją do czynienia kilka lat temu. Z jednostki kierowanej przez panią dyrektor, o której pan wspomina, ukradziono 100 000 złotych. Tam winnych nie znaleziono. Zarzutów nikomu nie postawiono. Nie można było. Było prowadzone w tej sprawie postępowanie. To nie było przedmiotem zainteresowania nikogo. Ani TVP Info, ani żadnych innych dziennikarzy. Ja sobie stawiam też takie pytanie. Jak to się dzieje w Polsce, że kiedy dochodzi do kradzieży 200 000, więc o 50% więcej, w jednym przypadku jest zainteresowanie olbrzymie, a w drugim przypadku tego zainteresowania nie ma. Ale to już zostawiam bez komentarzy. Przepraszam. To sam powiem, żeby tak jasno to zaakcentować, z pana strony nie było żadnych kroków podejmowanych, rozumiem, aby w jakikolwiek sposób przymusić panią Śliwińską do tego, żeby zrezygnowała z zajmowanego stanowiska dyrektora Kujawskiego Centrum Kultury. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Dobrze. Dziękuję w takim razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.